Poranne pytania Radia Olsztyn, Krzysztof Kaszubski. Witam Państwa. Dzisiaj naszymi gośćmi są poseł Prawa i Sprawiedliwości z Warmii i Mazur Iwona Arent. Witam serdecznie Pani poseł. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Poseł Lewicy, Nowej Lewicy, sekretarz generalny Nowej Lewicy Marcin Kulasek. Witamy serdecznie Panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie państwa, witam panią poseł. I teraz, czy po stronie obydwu partii politycznych, które głosowały za ratyfikacją nowego funduszu unijnego odbudowy, jest poczucie satysfakcji po tym, jak cała procedura związana z ratyfikacją tego dokumentu przeszła przez system parlamentarny i przez prezydenta w Polsce, trafiła do Komisji Europejskiej i Ursula von der Leyen powiedziała, że wszystkie kraje unijne zaakceptowały utworzenie unijnego funduszu odbudowy, można brać kredyty, można przekazywać te pieniądze krajom członkowskim. Pani poseł Iwona Arent na początek. No bardzo dobrze, wreszcie się stało, tylko wstyd w Europie, że zrobiliśmy to jako ostatni, a niestety no tutaj muszę zaznaczyć, że totalna opozycja, bez oczywiście lewicy, niestety, ale zachowała się bardzo nieodpowiedzialnie właśnie w Senacie. Niepotrzebne były 3 tygodnie zwlekania, po to tylko, żeby robić, no nie wiem, jakąś rewoltę, awanturę, po czym przyjęto ten fundusz odbudowy. Bardzo dobrze się stało, bo to są ogromne pieniądze dla wszystkich Polaków. Zarówno dla tych, którzy głosują na Nową Lewicę, jak na Platformę, jak i na Prawo i Sprawiedliwość. A jak dla tych, co też nie chodzą na głosowania. Te pieniądze będą służyły nam wszystkim Polakom, ponieważ to są tak naprawdę ostatnie prawdopodobnie pieniądze, które do 2027 roku będziemy takie duże, jakie może nam Unia dać. Prawdopodobnie po tym już takich pieniędzy nie będzie, więc wykorzystajmy je bardzo dobrze. To jest dobry czas i liczę tutaj na współpracę właśnie opozycji, Nowej Lewicy i tych wszystkich, którzy na opozycji będą chcieli współpracować, żeby te pieniądze wspólnie wydawać. Będzie oczywiście komitet monitorujący. Zapraszamy do tego komitetu monitorującego także opozycję i wspólnie wydawajmy te pieniądze na dobre projekty, a nie na utopijne. Pan poseł Marcin Kulasek, jest satysfakcja też po stronie lewicy, która od początku prawie mówiła, że trzeba ratyfikować jak najszybciej ten dokument? Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście, że jest satysfakcja, bo przypomnę, lewica głosowała za funduszami europejskimi dla Polski i dla całej Europy. Można powiedzieć, że jesteśmy koalicjantami 30 milionów Polek i Polaków i 450 milionów Europejek i Europejczyków. Taka mała uszczypliwość może z samego rana. Chcę przypomnieć jedną rzecz. Gdy Platforma Obywatelska w Senacie potyka się o własne nogi, zatrzaskuje się w windzie i nie jest w stanie policzyć do 51, lewica rozmawia w Brukseli o uczciwym wydawaniu pieniędzy dla Polski. Myśmy w zeszłym tygodniu spotkali się z komisarz do spraw Polski, polityki regionalnej, Elizą Ferreirą, która zapewniła nas, że będzie patrzeć polskiej stronie na ręce. Ja uczestniczyłem, miałem przyjemność uczestniczyć w tej delegacji, która się spotkała z panią komisarz. Panie redaktorze, ratyfikacja funduszu odbudowy to pierwszy krok. Teraz musimy przypilnować dwóch kwestii. Pierwsza odbędzie się w polskim parlamencie i to jest to, o czym wspominała pani poseł. Polega ona na przypilnowaniu ostatecznego kształtu ustawy wdrożeniowej, która dokładnie określi sposób wydatkowania tych środków. Drugą kwestią jest współpraca z Komisją Europejską. I temu między innymi służyła nasza obecność delegacji lewicy właśnie w Parlamencie Europejskim i rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej. W sprawie wydatkowania pieniędzy z funduszu mamy oczywiście ograniczone zaufanie do rządu i do Prawa i Sprawiedliwości, ale w pełni ufamy Komisji Europejskiej, która odpowiada za nadzór nad tymi pieniędzmi i może takie pieniądze również wstrzymać, gdyby były źle wydatkowane. Podkreślam jeszcze jedną rzecz na koniec, że naszym partnerem nie jest Prawo i Sprawiedliwość, tylko jest Komisja Europejska i Lewica jako jedyna siła, jak dotychczas, podjęła rozmowy na szczeblu międzynarodowym o właśnie wydatkowaniu funduszy odbudowy. Przejdźmy do tematu lokalnego. Działka w Olsztynie przy ulicy Głowackiego została wylicytowana za 21 milionów
złotych. Te pieniądze miały trafić między innymi do funduszu przebudowy, termomodernizacji hali widowiskowo-sportowej Urania. Ostatecznie deweloper, oskarżając miasto o to, że nie przedstawił warunków zabudowy, miasto nie przedstawiło warunków zabudowy, wycofał się z tej inwestycji, zostawił wadium w wysokości 70 tysięcy złotych. Jak państwo patrzycie... 700 tysięcy złotych, przepraszam. Jak państwo patrzycie na to wycofanie się dewelopera i działania miasta wokół tej działki, no bo w tej chwili uzyskanie takiej kwoty podobnie już jest niemożliwe. Deweloperzy mówią, że jeżeli to będzie 10 milionów złotych, to będzie maksymalna kwota. Pani poseł Iwona Arendt. No przede wszystkim jak odbywał się ten przetarg, to wszyscy byli w Olsztynie zaskoczeni, łącznie też z deweloperami, olsztyńskimi przedsiębiorcami, że tą kwotę nagle przyszedł ktoś z Warszawy i wylicytował za 21 milionów złotych, chociaż wcale nie musiał, bo nie było takiej kwoty na stole, nie musiał tak przebijać, więc wszyscy się dziwili. Ja pamiętam jednego z przedsiębiorców, który olsztyński, który powiedział, nie wie, co musi być wybudowane na tej działce, żeby te pieniądze zwróciły się temu deweloperowi. Licytując, wiedział o tym, że dominantą nie może być, niestety, ale te obok budujący się Centaurus. Więc wiedział o tym, że nie może wybudować większego wieżowca niż Centaurus. Wiedział, jakie są warunki. Ja nie chcę tutaj bronić pana prezydenta, no ale licytując takie pieniądze ogromne, no musiał się zapoznać i użyć swoich doradców i specjalistów, żeby sprawdzić, co można na tej działce wybudować. Chyba, że zrobił to celowo, żeby, nie wiem, taki zaszantażować, że jednak te pieniądze da dopiero wtedy, kiedy mu pozwolą w mieście wybudować to, co on chce, no w taki sposób zachowywać się nie można, bo nie można w ten sposób próbować szantażować miasta i szantażować do tego, że chce się wybudować, co tylko się marzy. Nie, są jakieś warunki, te warunki znał. Powinien był zapłacić te pieniądze, nie zapłacił. Dobrze, że straci to wadium, tylko szkoda, że miasto będzie znowu musiało czekać na pieniądze, na halę Uranie, bo ta hala Urania już dawno powinna być wyremontowana. I niestety to no też pan prezydent powinien był może więcej rozmawiać z panem przedsiębiorcą, deweloperem. Może próbować rozmawiać, no nie wiem, wcześniej, tak? I już mówić, zaznaczać, co może tam być wybudowane. Nie wiem, jak wyglądały te rozmowy. Pan poseł Marcin Kulasek, Nowa Lewica. Mhm. Szanowni Państwo, to jest wiadomość, która na pewno zaniepokoi mieszkańców miasta Olsztyna, szczególnie miłośników sportu i kibiców, którzy liczyli właśnie, tak jak pani poseł wspominała, na remont Urani. Miasto liczyło, że te środki ze sprzedaży działki pójdą właśnie na ten remont i teraz mamy dziurę w budżecie inwestycyjnym miasta, nad czym ubolewam. Tak już pomijając te sprawy związane, o których pani poseł mówiła i streściła je, hala sportowa Urania przez lata była dumą i wizytówką Olsztyna. Z miejscem tym wiąże się wiele emocji i wspomnienia i zadaniem wszystkich parlamentarzystów z Warmii i Mazur powinno być przywrócenie Urani dawnej świetności. Tak naprawdę musimy razem działać, aby osiągnąć ten cel, bez względu na barwy partyjne. Urania jest naszym dobrem wspólnym i powinna zostać otoczona przez nas wszystkich troską i opieką, szczególnie mówię o parlamentarzystach. Władze miasta mogą liczyć na moje wsparcie w tej sprawie. Jeżeli trzeba, to nawet jutro mogę iść do ministra i prosić o te pieniądze. Myślę, że pani poseł też się podpisze pod tym. Więc tu ponadpartyjnie musimy pomóc. A no niestety w biznesie są takie sytuacje, że wyszło tak jak wyszło, a pieniądze naprawdę są potrzebne na remont. Tak na zakończenie już teraz. Wczoraj z okazji Dnia Dziecka Nowa Lewica przypomniała, że bardzo zależy jej na tym, żeby religię wyprowadzić ze szkół, żeby religia nie odbywała się w szkołach razem z innymi przedmiotami. Dlaczego Nowej Lewicy tak bardzo zależy na tym? Poseł Marcin Kulasek. To nic nowego.
Nic nowego, panie redaktorze, bo my zawsze powtarzaliśmy, że państwo powinno być świeckie, powinien być wybór. Wiemy, że w niektórych mniejszych szkołach nie ma tego wyboru. Nie ma w zastępstwie lekcji etyki. Dzieci mają albo w tym czasie wolne, albo muszą czekać na kolejne lekcje, więc zawsze powtarzaliśmy, miejsce religii jest w salkach katechetycznych. Tak było wcześniej, nikomu to nie przeszkadzało, a państwo powinno być świeckie. Za tym się opowiadamy. Pani poseł Iwona Arendt, jak pani patrzy na ten postulat lewicy? Wcześniej tak było za PRL-u, wcale nie dobrych i niesłusznych czasach, tak? My oczywiście jesteśmy przeciwni temu, żeby wyprowadzać lekcje religii ze szkoły. Nikt, panie pośle, nie zmusza rodziców do tego, żeby dzieci chodziły na religię. Jeżeli rodzice nie chcą, żeby dziecko uczestniczyło w religii, to wcale nie musi uczestniczyć. Jeżeli nawet nie ma etyki, to ma wolny, ma godzinę wolną, może sobie, nie wiem, w świetlicy siedzieć, może się bawić, może odrobić sobie lekcje w międzyczasie. Nikt nie zmusza do tego, żeby... A co z państwem świeckim, panie poseł? Ale panie pośle, ja nie przerywałam. Nikt nikogo nie zmusza, żeby chodził do kościoła. I nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby dzieci wysyłać na religię. Religia, proszę nie wypychać religii ze szkół, bo tak było w czasach PRL-u i wcale to dobre nie było. Myślę, że nawet jeżeli w większych szkołach czy mniejszych szkołach będzie się naciskało też na to, żeby były rzeczywiście zajęcia dla dzieci, które nie chodzą na religię, to tak powinniśmy działać, a nie ze względu na to, że na przykład dzieci w międzyczasie nie mają innego zajęcia. Państwo, pani poseł, ale jest świeckie państwo, panie pośle, jest świeckie państwo. Nie rządzi arcybiskup, nie rządzi ksiądz, rządzi rząd Mateusza Morawieckiego, rządzą posłowie. Tak, wspierany przez biskupów. Odgraniczamy religię, ale dlaczego, przepraszam bardzo, mamy wypychać, jeżeli obywatelami polskimi są także księża, arcybiskupi. Dlaczego mamy ich wypychać z naszego społeczeństwa? My tylko chcemy, dlaczego pan mnie jako katoliczkę wypycha ze społeczeństwa? Ja jestem katolikiem i ze swoimi poglądami chcę mówić wszędzie, że mam poglądy katolickie, chodzę do kościoła, wierzę. Dlaczego ale pan mnie za to potępia? Ale i dlaczego pan wypycha mnie z życia społecznego? A, na to, panie pośle, nie pozwolimy, żeby pan nas, katolików, wypychał z życia społecznego. Proszę zobaczyć, co się działo w Paryżu. Procesja modlitewna. Mamy prawo do tego jako katolicy? Mamy prawo. Jakim prawem lewica i lewicowe ugrupowania nam tego bronią? Proszę nie wypychać z naszego społeczeństwa i z naszego świata. I tyle mam do powiedzenia. Nie pozwolimy na wyprowadzenie. Musimy kończyć niestety. Pozdrawiam pana posła. Musimy kończyć. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Pani poseł Iwona Arendt i towarzyszące jej zza okna ptaki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I pan poseł Marcin Kulasek, Nowa Lewica, sekretarz generalny Nowej Lewicy. Bez ptaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie i miłego dnia życzę.